Potocznie axolotl, a bardziej precyzyjnie salamandra bądź ambystoma meksykańska. To ogoniasty płaz żyjący tylko w jednym jeziorze na świecie, znajdującym się na południe od stolicy Meksyku. Nazwa axolotl pochodzi z języka Azteków i oznacza wodne bóstwo. Zwierzę to posiada niezwykłą, wręcz boską zdolność ponownego odtwarzania utraconych kończyn bądź uszkodzonych elementów ciała, w tym nawet fragmentów serca czy mózgu. Axolotl wydaje się być nieśmiertelny. Nic więc dziwnego, że w zamierzchłych czasach Aztekowie uznali go za wcielenie Boga. Dziś możemy kupić tą krytycznie zagrożoną salamandrę w sklepie zoologicznym i obserwować ją we własnym akwarium. Czy warto? Co takiego niezwykłego ma ona w sobie? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Ojczyste jezioro axolotla meksykańskiego znajduje się bardzo wysoko, bo 2300 metrów nad poziomem morza. Panują w nim dość specyficzne warunki. Woda jest zimna i dobrze natleniona, a wokół jeziora występują płytkie rozlewiska. To tam żyje ten niezwykły płaz. Najdziwniejsze w jego biologii, oprócz doskonałej regeneracji ciała, po której nie pozostają nawet najmniejsze blizny, jest to, że zwierzę to całe swoje dorosłe życie przeżywa w formie larwalnej i nigdy nie przekształca się w dorosłą salamandrę. Osiąga dojrzałość płciową w formie larwalnej, rozmnaża się i umiera, nigdy nie przeobrażając się w postać dorosłego płaza, tak jak robią to inne gatunki płazów ogoniastych, chociażby polskie salamandry plamiste czy traszki. Dorosła forma płazów ogoniastych zatraca zewnętrzne skrzela, z płaskiego ogona nadającego się do pływania w wodzie wykształca się ogon okrągły, płaz zaczyna oddychać powietrzem atmosferycznym i po takim przeobrażeniu wychodzi wreszcie na ląd, by tam prowadzić dalsze życie. Jednak nie axolotl meksykański. On zrezygnował z ostatniej fazy cyklu i postanowił żyć w fazie larwalnej, na zawsze pozostając w wodzie. To tak jakby pies całe życie był szczeniakiem, rozmnażał się w tym stadium i nigdy nie dorastał. Zjawisko takie nazywamy neotenią. To nic innego jak wydłużenie fazy młodzieńczej u zwierzęcia i zanik postaci dorosłej. Niektórzy naukowcy twierdzą nawet, że człowiek po części również jest istotą neoteniczną. U człowieka faza młodzieńcza także jest bardzo wydłużona, a do tego przez całe dorosłe życie Homo sapiens zachowuje wiele cech anatomicznych charakterystycznych dla młodych osobników, takich jak stosunkowo duża głowa, brak owłosienia, a także dziecięce usposobienie o wiecznej ciekawości świata, chęci do gier i zabaw, a także nieustającej potrzebie eksploracji świata. A więc axolotl jest larwą, która osiąga zdolność rozrodczą i w środowisku naturalnym nigdy nie przeobraża się w formę dorosłej salamandry. Axolotl złamał zasady i taka strategia okazała się dla niego bardziej korzystna z punktu widzenia przetrwania w jego konkretnym środowisku. Naukowców zafascynowało to zwierzę. Trzymali je w laboratoriach i badali na wszelkie możliwe sposoby. Zauważyli, że tarczyca salamandry meksykańskiej nie wytwarza tyroksyny, hormonu tarczycy odpowiedzialnego za przeobrażenie. Polska badaczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Laura Kaufmann, jako pierwsza wpadła na pomysł, żeby podać ten hormon zwierzęciu z zewnątrz. Użyła wyciągu z tarczycy innych płazów i podała go axolotlowi. Co się stało? Doszło do transformacji płaza i oczom badaczki ukazała się nieistniejąca w naturze forma dorosła. Dojrzała forma salamandry meksykańskiej. Okazało się, że zwierzę gdzieś w pradawnych annałach genów wciąż przechowuje pamięć formy dorosłej, choć już zupełnie z niej nie korzysta. Dziś wiemy, jak ją uzyskać. Ten prosty trik ma w sobie coś magicznego. Dzięki niemu możemy zobaczyć dawne, niewystępujące w naturze stadium zwierzęcia. To trochę tak, jakby odwrócić bieg ewolucji, albo przywrócić do życia dawno wymarły gatunek. Nic więc dziwnego, że całe rzesze miłośników przyrody chcą mieć axolotla w domu. Jest on owiany aurą tajemniczości, jest inny, niezwykły, a do tego w każdej chwili może przestać istnieć na wolności, bo jego populacja w tym ostatnim meksykańskim jeziorze, w którym występuje, spada lawinowo i w tej chwili trudno już powiedzieć, czy na pewno wciąż tam jeszcze żyją dzikie axolotle. Jezioro zostało osuszone i stanowi jedynie niewielki procent systemu akwenów i mokradeł, który istniał tam za czasów Azteków. Na szczęście axolotle dość łatwo rozmnażają się w niewoli, dzięki czemu dostępne są nawet w sprzedaży i hodowli domowej.
Aksolotl wymaga jednak specjalnych warunków hodowlanych. Nie nadaje się do trzymania w akwarium razem z innymi rybami. Mniejsze ryby mogą być zjadane przez aksolotle, natomiast większe same mogą próbować obgryzać aksolotla, a szczególnie jego rozgałęzione skrzela zewnętrzne. Poza tym aksolotle preferują niską temperaturę wody. Najlepiej czują się w temperaturze pomiędzy 12 a 20 stopniami Celsjusza. Temperatura powyżej 23-24 stopni jest już dla nich niebezpieczna i powoduje duży stres. Tak więc wcale nie jest łatwo zapewnić odpowiednio niską temperaturę tym płazom. Generalnie całkiem dobrze znoszą bardzo niską temperaturę, nawet 1 czy 2 stopnie powyżej zera. Natomiast bardzo źle znoszą wysokie temperatury. Ciepła woda osłabia odporność aksolotli i może powodować choroby. Dlatego aksolotle powinny być trzymane w osobnym i odpowiednio przystosowanym dla nich akwarium. Jednak w lato, zwłaszcza w trakcie upałów, trudno będzie im zapewnić wystarczająco niską temperaturę. Najlepiej zaopatrzyć się w specjalną przepływową chłodziarkę do akwarium. Niestety te urządzenia są drogie, bo większość ryb akwariowych wymaga grzałki, a nie chłodziarki. Stąd popyt na chłodziarki jest niewielki, a brak masowej produkcji nie sprzyja spadkowi ceny. W akwarium na dnie warto umieścić drobne podłoże, gdyż większe kamienie mogłyby być połykane przez aksolotle, a następnie mogą powodować zablokowanie układu pokarmowego. Aksolotle są bardzo żarłoczne i chętnie połykają wszystko, co mieści się im do pyska. W naturze żywią się skorupiakami, zooplanktonem, owadami oraz małymi rybami. W akwariach hodowcy podają im larwy owadów, owady, krewetki, a także dżdżownice i kawałki ryb. Wystrój akwarium powinien obfitować w wolne przestrzenie, a także kryjówki. Woda powinna być dobrze natleniona, o niewielkim przepływie. W hodowli aksolotli, tak jak u większości ryb akwariowych, istotna jest dobra jakość wody i niski poziom zanieczyszczeń, dlatego warto zaopatrzyć akwarium w odpowiednią filtrację, która przy okazji zapewni też odpowiednie natlenienie wody. Aksolotle zazwyczaj żyją kilkanaście lat i dorastają do 20 kilku centymetrów. W sprzedaży można spotkać kilka odmian barwnych. W ich wyglądzie najbardziej rzucają się w oczy wyrastające z tyłu głowy pierzaste skrzela zewnętrzne, które budzą skojarzenie z jakimś dziwnym smokiem z powieści fantazy. Uwagę przyciągają także małe oczy i zaokrąglony otwór gębowy, sprawiający wrażenie bezustannego uśmiechu na pysku zwierzęcia. Dość często słowem aksolot określa się po prostu wodne stadium larwalne, nie tylko ambystomy meksykańskiej, ale także innych salamander z rodzaju ambystoma. Jednak popularność ambystomy meksykańskiej tak bardzo zdominowała ten rodzaj, że słowem aksolot przyjęło się także określać ten jeden konkretny gatunek i nazwa ambystoma meksykańska i aksolot stosuje się obecnie zamiennie, powodując czasem zamieszanie terminologiczne. Dziś aksolotla można spotkać w domach na całym świecie. Jest on prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym płazem w hodowli domowej na kuli ziemskiej. Aksolotl, święte zwierzę Azteków, również dla nas ma w sobie coś magicznego, nadnaturalnego. Intryguje nie tylko badaczy, ale także zwykłych miłośników przyrody. Mamy nikłe szanse, by zobaczyć tego cudaka w naturze, ale za to bez większych problemów możemy obserwować go we własnym domu. Kto wie, może podpatrując go, zgłębimy tajemnicę wiecznej młodości, a być może także posiądziemy zdolność regeneracji części ciała, czego sobie i wszystkim Wam życzę. A na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.